6. Pomyślicie, ale mu odbiło na starość. Kupił sobie deskę elektryczną. No kupiłem wczoraj. Dlaczego? A może dlatego, że nigdy takiej nie miałem. A może dlatego, że w dzieciństwie takich rzeczy nie było, gdy ja byłem dzieckiem. Tak to wygląda w środku. To jest taka fajna torba. Można sobie deskę schować do środka. Na plecy założyć ten plecaczek, się przemieszczać, czy w autobusie, czy gdziekolwiek. Jest ładowareczka. Wczoraj już podładowałem sobie. 3 godziny trwa ładowanie. To jest ładowarka 36V, 2A. Styropiany. No wiesz. No i sama deska. Tak, odstawimy. Deska waży 13 kg, także nie jest taka lekka. Tak, nie. Tu rzucimy, niech sobie leży. Tak jak mówiłem, deska 13,5 kg. A, zapomniałem. Powietrza jest mało. To jest zupełnie nowa deska. Jest taka jeszcze folijka. Na napisach. Ładne takie napisy chromowane. Zaraz to odlepię. Nie spróbuję podlepić. Jeden i drugi. No, jakby nie chciał, to by samo to odpadło, a jak chce odlepić, to się trzyma jak rzep psiego ogona. Okay. I tak, kółka tu są 10-calowe. O, ślady próbowałem jeździć, ale zaraz powiem, dlaczego nie jeździłem. Pompowane. To są chyba bezdętkowe te opony. Tak mi się wydaje. No i mało jest powietrza. Będę musiał, no zobaczcie, zupełny kapeć. Będę musiał napompować. I teraz tak, próbowałem jeździć, jak tylko naładowałem. Znaczy jeździć, no próbowałem w ogóle to uruchomić. I się okazuje, że tą deskę trzeba, jak to się mówi, kalibrować. Zaraz tu ustawię do lepszego światła. I kalibracja polega z tego, co ustaliłem, w ten sposób. Aha, bo tutaj z tyłu tak. Tu mamy światła z tej strony i z tej. I z drugiej strony tak samo są symetrycznie światła. Tu jest gniazdo ładowania. No, zamknij się tu. I tu jest włącznik całego urządzenia. I teraz tak, jak włączę całe urządzenie, to się dzieje takie coś. O, pokażę. O. Niby jest naprostowane. I teraz tak. O, jak palcami lekko nacisnę w tą stronę, to ona sobie jedzie. W drugą tak samo jedzie. Ale jak już stanę nogami... O, co już działa? Wczoraj nie działało. Normalnie boję się na tym jeździć. O, taki rdziel. Co się samo skalibrowało? Ojejku. Na filmie. Jak
pierdziel. Kurne flak, myślałem, że to jest łatwiejsze. Na filmie to wyglądało dużo łatwiej. Dobra, będziemy próbować. Będziesz czego się pośmiać. Trochę mam taką kiepską podłogę do nagrywania. Bo jest taka jak lustro, wszystko się odbija, całe światło. No dobra, spróbujemy. O, właśnie, teraz się czerwone światełko, o, zobaczcie. Czerwone światełko się włączyło, tak jak poprzednim razem. I prawdopodobnie trzeba to tak zrobić, tak jak ustaliłem. Wcisnąć guzik ten, gdzie on jest, tutaj. Jest. Wcisnąć guzik, trzymać. Miałem czekać, niby przestanie migać. Ponownie. Ten guzik, to powiem wam, że jest niewygodnie tutaj w tym miejscu. Aha. Teraz tak, deskę muszę dokładnie ustawić na równym. Ale zaraz, chyba znowu te czerwone musi się włączyć. Kurczę, blade. Na pewno, bo mi się to buja jak jasna cholera. Niby zakręca. Ja pierdziel. Jedzie? Jedzie, patrzcie. O kurne flak. Teraz tak, tu musiałem. Nie, w tą stronę. Tak. Pierniczę. Kółko cofamy. I do przodu. O, patrzcie, jadę. O, nawet działa. Zaraz, teraz do tyłu, to jakby było. A, tak, skręcę sobie w lewo. A mówili, że w 5 minut się nauczę. Kurczę, a na filmach tak to sprytnie idzie. Ja wyglądam jak jakiś robot chyba na tym. O, jedzie, jedzie. Saka. No, ustaw się ładnie tu. Idziemy. Kurczę, ale. Ale działa, w każdym razie działa. Jeszcze raz. Widzicie? Jaki sprytny jestem. O, jak zapierdziela. Kurczę, faktycznie może 5 minut można się nauczyć. Ale super sprawa. Teraz już mi się zaczyna podobać. Uo! Ja pierdzielę, ale to na przyspieszenie. Jednak to prawda, że mężczyźni rozwijają się do 5 roku życia, a później już tylko rosną. A. Na dół z tym nie pójdę, bo jestem straszny zmarzlak. Nie zmarzlak.
Nie lubię strasznie zimy, a mróz jest dzisiaj potworny, znaczy potworny. Jak na nasze warunki, jest w granicach minus 5, ale silny wiatr. Nie za karę pan nikt nie wyśle. Pojeżdżę się dopiero jak słonko wyjdzie i wiatru nie będzie. No ale super się jeździ, naprawdę super. Nie myślałem, że to... A tu, kurczę, jak ja to mam. Z jednej strony mi się świeci, z tyłu mi się świeci, a z przodu się nie świeci. O, znowu. Znowu te czerwone się włączyło. Nie wiem, czy to jest skalibrowane, czy nie. Jeszcze raz zobaczymy. Tu jest ten guziczek. Tak jest niby w instrukcji, że trzeba równo ustawić, trzymać. No trzymam i co? Kurde, aż mnie palec boli od tego trzymania. O, wyłączyło się. I teraz znowu włączymy. Niby jest ok. Zaraz tu ta lampka się świeciła z tamtej. Nie wiem, czy ja to mam dobrze. Ale napis biegnie w tą stronę, to chyba tu jest przód. Tak mi się wydaje. No ale nie uciekaj. O, patrzcie. No normalnie mi ucieka. O. Stój. Nie wiem, czy to jest jakaś reguła, że najpierw lewą nogą, czy prawą. Tak, nie możemy wystartować. O, na razie to się tylko kręca, ale to celowo chcę sprawdzić. W drugą stronę. Też działa, do przodu. Też działa. Dobra, wykręcimy jeszcze raz. Kurde, jeszcze psu miskę potrącę. To dopiero co kupione. I tu chyba na tej desce to tylko się hamuje poprzez to, że przestaje naciskać stopami i wtedy... A nie, to hamuje silnikiem, teraz wyczułem dokładnie. Silnikiem hamuje. Jeżeli przestaje naciskać stopami na dół, to automatycznie silnik wyhamowuje. O, wyhamowuje autentycznie. A, powietrze miałem napompować. Coś tak czuję, że mi skrzypi to. Kurde, plak. No powiem, że tak po trzech piwach, to bym się nie odważył na to wsiąść. Wsiąść tą pompkę, podpompuję, bo powietrza naprawdę tu jest tyle co nic. Ale popatrzcie, jak technika idzie do przodu. Oczywiście mówię do takich pierdzieli jak ja, po 50. Przecież takie coś, kurczę, w latach mojego dzieciństwa to było nie do pomyślenia. Praktycznie zabawek nie było wcale. No chyba, że klocki drewniane. Zabawki to były tego typu, że albo sobie człowiek zrobił łuk jakiś z leszczyny, albo proce. I zabawy w jakiegoś cymbergaja. No, w palanta jeszcze się grało. Ale żeby były takie urządzenia, no to nie do pomyślenia. O, tutaj 00 nic pokazuje. Tu są chyba bezdętkowe. A więc tu idzie jakieś takie większe ciśnienie. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie szło. Tak napompuję na razie do 3. Doskonale pamiętam te czasy. Kurczę, nie było żadnego tam wideo. Wideo teraz to jest przeżytek. Takiego 10-latka spytać się, co to jest wideo. Chodzi mi o te VHS. To nie będzie wiedział, ale no co, był jeden program w telewizji. I człowiek oglądał. Pora na telesfora. Zwierzyniec. I w sobotę czasem western jakiś puścili. Takie były rozrywki. A teraz wszystko, komputery, kurczę, smartfony i bajery.
Pamiętam tak na początku, no, na początku lat 90. wchodziły anteny satelitarne, telewizja satelitarna. To był wtedy szał. Akurat tak mniej więcej równolegle, anteny satelitarne i wideo. Pierwsze wideo, jakie sobie kupiłem, bo najpierw to ludzie kupywali sobie tak zwane odtwarzacze. Były takie chyba Otake, z tego co pamiętam. Otake, tak jak Wałęsa, Otake Polskę walczył. To były w Peweksach. A ja kupiłem sobie, pamiętam, Sharpa. I to już nie był odtwarzacz, tylko to było już wideo prawdziwe. No to na wiosce miałem jako pierwszy, no nie chwaląc się, no ale w tym czasie akurat pracowałem w Niemczech, to miałem możliwość sobie kupić. Drugie dopiero kupił tutejszy zakład pracy na świetlicę. I pierwszy film, jaki kupiłem, to pamiętam, tytuł był Powrót żywych trupów. Możecie wierzyć, ale nie albo nie wierzyć, ten Powrót żywych trupów to chyba, nie wiem, 6 czy 8 razy oglądałem. Całą noc oglądałem. Oglądałem, przewinęłem i od nowa, tak całą noc. Tak byłem tym wideo zafascynowany. No a tu już mam ponad 4, jeszcze idzie spokojnie. Dobra, damy do 5, a niech ma. Ta deska niby dźwignie człowieka 120 kilo, a ja prawie połowę tego ważę, 70. Ale damy mu tego ciśnienia, albo nie, 4, 2 i starczy. Nie chce mi się już tym dymać. Ale koła to są potężne. Jak na tą deskę. Mamy w garażu drugą taką. Popsuta. Ze śmietnika przyniosłem. Idąc do pracy patrzę. Kurczę, deskorolka elektryczna leży. No to dużo nie myśląc. Pod pachę i do garażu. Ale jest na sześciocalowych kółkach i nie ma opony pompowanej tylko litą. No to te kółeczko jest, o, jak ta ramka tutaj naokoło, takie maleńkie, nie? No i deska jest popsuta. Znaczy popsuta. Ktoś tam się dobierał do niej, chciał chyba ją naprawić. Zostały dwa układy żyroskopów. Płyta główna jest wyciągnięta, no i bateria tak samo jest wyciągnięta. Ale silniki sprawdzałem, działają. Na razie leży, może coś się z tego zrobi. A co do tej deski, takie mam plany, że trochę sobie pojeżdżę, trochę się nią nacieszę, no chyba, że zmienię zdanie. Ale takie mam plany, że zrobię z tej deski hulajnogę. Można świetną hulajnogę zrobić właśnie na podzespołach tej deski. I taką myślę minimum 48 V. Tu są silniczki fajne, bo są 350 W 1, czyli by było nominalnie 700 W, jakbym zrobił napęd na dwa kółka. I na 48 V, bo tu jest 36, na 48 V spokojnie zniosą te silniki takie napięcie. No i myślę, że taka hulajka to by się przy mojej wadze 70 kg to leciuśko ponad 40 km na godzinę rozpędzała. Wystarczy zrobić całą konstrukcję, wyspawać sobie. Dla mnie to żaden problem, bo spawam na co dzień. I taki właśnie mam zamiar, ale to już jak troszeczkę cieplej się zrobi. Zresztą w ogóle tyle mi się tych pomysłów nazbierało, że nie ma czasu do realizacji. A najgorzej mnie wkurza właśnie ta zima cholerna, tak? Nie lubię zimy. Jak dla mnie to naprawdę zimy mogłoby w ogóle już nie być. Bo tak z reguły sobie coś tam dłubię na dworzu. Co prawda mógłbym w garażu, bo w garaż mam ocieplany, znaczy ocieplany. No jest kocioł, jest centralne ogrzewanie, jest grzejnik olbrzymi. Tam w koszulce sobie mogę robić przy największych mrozach, ale mam straszny bajzer. Stali widzowie wiedzą. I ten bajzer mam non stop. Nie mogę się zebrać, żeby to posprzątać. A druga sprawa, że nie mam gdzie tych gratów pochować. Wszystko leży na podłodze. A mam nazbierane tego wszystkiego tyle, że nie mam gdzie tego położyć. Ulokować. A ja jestem typem człowieka tak zwanego przydasia. Jak coś zobaczę, to zaraz mówię, o, przyda się. No i taki ze mnie przydaś. I z tego tytułu mam między innymi bałagan. Dobra, pompeczkę odłożymy i jeszcze raz się przejdziemy. Może to będzie lepiej działać na tych napompowanych kółkach, bo był zupełny flak.
Dobra, ustawimy tutaj w kadrze. No ta podłoga to kurna psu jajka. Się świeci. No i dobra, startujemy. Spróbujemy bynajmniej. Tak. Nie wiem jak to. Aha. Oglądałem taki film instruktażowy, to pokazywali, że jak się schodzi z tej deski, to chyba lewą no. O, macie już. Tylko dotknęłem, już mi się okręca, skup Państwo. To, że prawą nogą się stoi na desce, oczywiście dwoma teraz stoimy i schodząc najpierw lewą nogą i nie do przodu, tylko do tyłu. Ze względu niby bezpieczeństwa. Jak jest faktycznie, nie wiem, to możemy się... A, kapcie założę. W sumie nie kapcie, tylko moje cicho biegi. Sztywna podeszwa, może tu będzie inaczej reagowała jak na nosaka. No dalej ucieka. Może lewą nogą do przodu. Też ucieka. Ale stoję. Dobra. Łatka, uciekaj, bo cię przejadę. Kurde, teraz się w kółko będę kręcić. Jak pierdzielę. Jak teraz zatrzymać? Cholera jasna. Jednak nie jest tak 5 minut się nauczyć. No co jest? To już było tak fajnie. Tak, dobra, stoję. Kurde, tak. Tak, spokojnie, a tu nie denerwuj się. Dobra, do przodu. Tak. O, jedziemy. Łatwo, uważaj. Co ten pan wyprawia? Dobra, leć sobie na dół, znaczy, że będzie tam bezpiecznie, no? I łatwo. No leć, leć, uciekaj, uciekaj, bo tutaj jest jak na autostradzie. Dobra, wycofamy. O. Jadzie. O kurde, tak. Ale teraz lepiej przy tych napompowanych kołach jest zdecydowanie lepiej. Jeździ, tylko trzeba się nauczyć. Tu nie rozwinę takiej prędkości, bo ten pokój jest za mały. Ale myślę, tyle co piszą, że około 16 km na godzinę, to to może pociągnąć. Fajnie hamuje silnikiem. No i dobra. Jadę wyłączyć nagrywadło, nie będę Was więcej zanudzał. Cześć i do następnego razu. A jeszcze nie koniec, bo miałem przecież sprawdzić, jak to w tej torbie wygląda. Nie wiem, dlaczego to się włącza, jak podniosę do góry. Będę musiał to rozpracować. Bo coś mi tutaj tak nie gra za bardzo. Dobra, włączymy. Dobra. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało do transportu. Ewentualnego. Tak. Tak. Teraz tu wkładamy jedno kółko. Strasznie ciężka ta deska jest. Kurde, tak. Jest tu. Jak to ma działać? Tak. Aha. Tu jest. Torba śmierdzi jak namiot. Chyba dlatego, że jest czymś tam impregnowana. Tak. Tak, spasowane. Tu do końca. Tu do końca i tu gdzieś powinien być zameczek. Aha, to jest tak. Chyba nie, chociaż
Nie, od biedy można na plecy też założyć. O, popatrzcie, nie wiem czy mnie widać, ale na plecy można bynajmniej na koszulkę, bo raczej na kurtkę zimową to by nie weszło. Ale można spokojnie, spokojnie w rękę wziąć. O, napisik mamy gustowny. No powiem naprawdę ciężka. 13,5 kg to czuć.